Hej wszystkim, tu Maja. Witajcie na kanale Z Kopyta Wjeżdżą. Dziś nagrywam dla Was specjał z okazji 700 subskrypcji, za które Wam naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I parę dni temu napisałam do Was na Snapchacie, abyście pisali mi propozycje na właśnie ten specjał i wygrały dwie. Jedna, abym pokazała mój sprzęt jazdziecki, a druga, abym nagrała, co zabieram ze sobą na trening jazdy konnej. I wybrałam tą drugą propozycję, więc teraz zainteresowanych zapraszam do oglądania. Okej, a więc tak wygląda moja torba, która jest już gotowa na wyjazd do stajni. Jak widzicie, jest ona mega przepełniona i już chyba nic więcej się tam nie wciśnie. I teraz Wam po kolei pokażę, co tam w środku się znajduje. Więc mamy tutaj czaprak. Ostatnio jest to zawsze ten mój najnowszy niebieski z HKM-u. Naprawdę super leży na turawie i bardzo mi się podoba. Zabieram też ze sobą niebieskie, polarowe, 3-metrowe owijki z Yorka. Kolejny jest uwiąz, akurat tutaj mam dwa nowe Malwiny i Dagmary. Który by tu dzisiaj wziąć? Ten czy ten? Dobra, biorę dwa. Kolejną rzeczą jest kantar, ale akurat teraz turawa ma taki śliczny, miętowy. Więc ten jak na razie zostaje w domu. Kolejne są podkładki pod owijki i to co w nich najbardziej lubię, to ten przeuroczy wzór w motylki. Zabieram też czasem ze sobą palcaty, jednak teraz na wiosnę turawa ma po prostu wiosenne ADHD i palcaty na pewno nie są potrzebne. Następną oczywiście obowiązkową rzeczą jest kask. Ja mam akurat taki zwyczajny, brązowy. A teraz czas na, moim zdaniem, najciekawszą część tego filmu, czyli na torbę ze szczotkami, ale nie ma tam tylko szczotek. I pokażę Wam teraz po kolei, co tutaj w środku się znajduje. Okej, a więc zacznijmy najpierw od szczotek. I pierwszą z nich jest szczotka do kurzu. To, czym ona się wyróżnia od wszystkich takich szczotek, są takie gumy, które dopasowują się do kształtu ciała konia. Następnie mamy szczotkę do grzywy i w sumie jest to taka najzwyklejsza szczotka. Teraz czas na kopystki i do stajni zazwyczaj biorę tą z Yorka, która ma rączkę z żelu. Teraz czas na moje ulubione szczotki, czyli Magic Brusho podobne. Tu mam dwie takie podróby, a tu mam prawdziwego i różnicy tak naprawdę w czyszczeniu między nimi nie ma. I tu mam jeszcze przegródkę, w której trzymam chusteczki, pomadkę i telefon. Teraz czas na tą największą komorę z rzeczami, które też Wam zaraz pokażę. I w środku też jest jeszcze parę szczotek, które nie zmieściły się w tych kieszonkach z zewnątrz. I mamy tutaj pierwszą gąbeczkę do pyszczka. Kolejna jest taka ogromna, trochę nieporęczna szczotka z takim długim, twardym włosiem. Jest ona taka trochę do zaklejek, trochę do kurzu. I ostatnia szczotka jest to ściągaczka do wody i potu. W torbie mam też odżywkę do grzywy i ogona. Mam też w środku parę rękawiczek. Zabieram też ze sobą gumeczki do grzywy i ogona. Akurat mam tu dwie paczki, w sumie nie wiem po co tak dużo. Oczywiście zabieram też ze sobą wodę, bo po treningu ciężko nie umrzeć z pragnienia. No i dodatkowo jakaś przekąska, coś słodkiego, a jeśli jadę do stajni na cały dzień, to często jeszcze do tego dochodzą kanapki. I to byłyby już wszystkie rzeczy z tej torby. Jak widzicie, ona jest już pusta. Gdy jest bardzo ciepło, biorę też ze sobą do stajni czapkę z daszkiem. Tutaj mam akurat taką
czarną z Yorka. Gdy jadę do stajni, mam już zazwyczaj na sobie skórzane buty, sztyblety i biorę ze sobą również skórzane czapsy. Oczywiście poza sztybletami mam też na sobie bryczesy, czasem jakąś polówkę, a gdy jest bardzo gorąco, to zamiast czapsów ubieram po prostu długie skarpety. Zawsze do stajni biorę też smaczki końskie, aby po treningu nafaszerować nimi turawę. Okej, a więc to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji. Napiszcie mi też koniecznie w komentarzu, czy bierzecie jakieś inne rzeczy do stajni, czy jakieś, o których nie powiedziałam. Także to już wszystko z mojej strony, więc trzymajcie się i cześć!